Maj i czerwiec obfitował w wartościowe wydarzenia chrześcijańskie w Polsce. Spotkania wspólnot, koncerty uwielbieniowe czy festiwale chrześcijańskie to tylko przykładowe aktywności. O kilku z nich, tych, na których byliśmy obecni czy wspieraliśmy medialnym patronatem, chcielibyśmy dziś Państwu opowiedzieć. A zaczniemy od ekumenicznego festiwalu Bądź jak Jezus. 30 maja w Parku Słupna w Mysłowicach uwielbienie prowadziła prawdziwa ekstraklasa gatunku. Hillsong London Worship, czyli ceniony kolektyw muzyków ze stolicy Wielkiej Brytanii, który od niemal dwóch dekad animuje koncerty chwały na całym świecie. Zaskakuje nowoczesnymi aranżacjami, profesjonalizmem i ogromną pasją głoszenia dobrej nowiny. Na scenie wystąpili także, jak zawsze, żywiołowa Arka Noego, Rock and Fire, reaktywowana po latach drapieżna Katolika Front i zespół Igramy z Pokusą. Festiwal był rodzinny, zgromadził tysiące uczestników z różnych stron kraju, a także z zagranicy. Koncert miał charakter ekumeniczny, zorganizowany jak co roku z niezwykłym profesjonalizmem przez fundację Jeden On. Organizatorzy wydarzenia, jak sami powiedzieli, wierzą, że dzięki dźwiękom i słowom, które płynęły ze sceny, wiele osób znalazło odpowiedzi na najważniejsze w życiu pytania. Tego dnia odbył się również koncert uwielbienia Bogu Chwała w Rumi. Ta coroczna inicjatywa, na stałe wpisana w kalendarz wydarzeń diecezjalnych oraz miejskich, organizowana jest przez Gdyńskie Stowarzyszenie Katolickie Centrum Kultury. Była to okazja do dzielenia się doświadczeniem przeżywanej wiary oraz do dzielenia się radością płynącą z dobrej nowiny. Koncert łączył działania artystyczne z modlitwą, uwielbieniem oraz ewangelizacją. Wydarzenie rozpoczął występ zespołu dziecięcego Norda Kids z Redy. A następnie scenę przyjął blisko 40-osobowy chór Bogu Chwała, przygotowany przez Weronikę Korthas oraz zespół muzyczny pod kierunkiem Mirosława Halendy. Chcieliśmy wyjść z modlitwą, z uwielbieniem właśnie poza mury kościoła, żeby jak najwięcej osób, właśnie nawet ci ludzie, którzy nie odwiedzają kościoła, żeby nawet przypadkiem gdzieś tutaj przechodząc przez Rumię przyszli do nas, usłyszeli i mogli zobaczyć, jaka to jest niezwykła atmosfera, jaki to jest klimat wspólnej modlitwy, bo kiedy coś się właśnie robi wspólnie, kiedy my jednoczymy się w tej modlitwie, to jest moc nie do opisania i mam nadzieję, że dzisiaj podczas koncertu też tak będzie. Otwarty charakter koncertu stworzył przestrzeń do radosnego, rodzinnego spotkania, pełnego dobrej muzyki i dobrej nowiny. Było też miejsce na adorację, indywidualną modlitwę i wartościowe rozmowy. Cieszymy się, że obok gościa niedzielnego, portalu Chrześcijańskie Granie i Radia Gdańsk, telewizja TBN Polska miała przyjemność zostać patronem medialnym tego wydarzenia. 16 czerwca Gdańsk stał się przestrzenią dla dwóch wyjątkowych wydarzeń, które zjednoczyły dziesiątki tysięcy ludzi pragnących świadczyć o wspólnych wartościach. Festiwal dla Życia, organizowany po raz trzeci, to wydarzenie pełne radości i wspierające relacje międzypokoleniowe. Marsz dla Życia, którego kolorem przewodnim była biel, przeszedł głównymi ulicami Gdańska. Po nim odbył się festiwal, który uświetniły koncerty zespołów Mocni w Duchu, Arka Noego, Edzio oraz Łzy. Wśród zaproszonych gości do otwartej, moderowanej dyskusji znaleźli się m.in. ksiądz Rafał Główczyński, znany z Instagrama jako ksiądz osiedla, Ewelina Chełstowska, chrześcijańska influencerka, czy Michał Koterski, znany polski aktor dzielący się publicznie swoim doświadczeniem nawrócenia. Po prostu uklęknąłem i poprosiłem Boga z całych sił: Panie Boże, błagam Cię, zabierz mi tą obsesję picia i brania, a już zrobię wszystko, żeby nigdy więcej nie sięgnąć po alkohol i narkotyki. Nie chcę zagłębiać się, bo nie mamy na to za dużo czasu, ale 23 lata, słuchajcie, nie mogłem dnia spędzić bez alkoholu czy narkotyków, to znaczy pod wpływem musiałem być zawsze, jakiejkolwiek substancji. Nie wynikało to z tego, że ja byłem uzależniony od substancji. Wynikało to z tego, że nie radziłem sobie z emocjami, nie radziłem sobie z przeżywaniem ich, z przeżywaniem smutku, wstydu, radości, sukcesów, porażek, z niczym. Wszystko, każde uczucie po prostu musiało być zakropione jakąkolwiek substancją zmieniającą świadomość. I te 10 lat temu Bóg odpowiedział na moje wezwanie, a nie pomagało mi wcześniej, no nic, żadne ośrodki zamknięte, otwarte, meetingi anonimowych alkoholików, anonimowych narkomanów. I to nie dlatego, że to były złe terapie, bo to były najlepsze terapie na świecie, tylko dlatego, że ja nie byłem na to gotów. W ramach festiwalu wyznaczono specjalne strefy, m.in. inspiracji, modlitwy, wspólnot, małżeństw, wydawnictw i specjalistów. Nie zabrakło także strefy dla dzieci z darmowymi atrakcjami.
Telewizja TVN Polska znalazła się w strefie wystawców, co było dla nas wartościową okazją do poznania naszych widzów i zaproszenia do oglądania produkcji TVN Polska tych, którzy jeszcze nas nie znają.